Będę wysiewała cebulę z nasion i cebulę z dymki. Który sposób jest lepszy? No, to zależy od ogrodnika. Na pewno sposób z wysiewem nasion cebuli jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Jeżeli posadzimy cebulę dymkę, to bardzo szybko otrzymamy już cebulę, która szybko rośnie, nie choruje. Natomiast z nasionami zawsze jest jednak problem. Jak będę wysiewała? Otóż każdy ogrodnik, chociaż wysiewa bardzo podobnie, to jednak ma swój sposób. I na przykład niektórzy sieją nasiona cebuli także do każdej doniczki, robią otwór na głębokość 1 cm i wrzucają jedno nasionko. Jeszcze inni sieją tak, że na powierzchni rozrzucają po kilka nasionek, nie za gęsto. Ale jeszcze inni sieją też tak, że po powierzchni ziemi rozrzucają po jednym nasionku w doniczce. No i bądź tu mądry i pisz wiersze. Jak zrobić? Jaki sposób wybrać? Ja będę siała z nasion. Mam cebulę wolską, od lat bardzo ulubioną. Że wysieję po kilka nasionek do jednej, tutaj doniczkę, mam taką wielodoniczkę. Nasiona cebuli nie są już tak drobne jak nasiona pora czy selera. Później jak urosną, to trzeba będzie przepikować do większych doniczek. Ja ziemię w wielodoniczce już bardzo mocno podlałam, więc jak zasypię ziemią, nie będę podlewała po raz drugi. Wielodoniczki z nasionami cebuli podlałam wcześniej mocno, zanim posiałam tutaj nasionka. Teraz delikatnie pozasypuję ziemią i nie będę już podlewała. Nasiona cebuli gotowe. Teraz przyjemniejsza część, sadzenie cebulek dymki. Zanurzam w ziemi po jednej cebulce w każdej doniczce, tak aby mniej więcej połowa cebulki znalazła się w ziemi. Ja kupiłam te cebulki i wcześniej trzymałam w ciepłym miejscu. Gdy zrobi się cieplej na dworze, to znaczy mam na myśli temperaturę dodatnie, ponieważ w tej chwili znowu mamy powrót zimy i spadki temperatur, a synoptycy zapowiadają, że przed nami jeszcze bardzo duże spadki temperatur przez najbliższe dni. Więc gdy zrobi się cieplej, cebulki wyniosę i wsadzę do łóżka permakulturowego i zrobię nad nimi tunel foliowy. Podobnie postąpię z marchewką i pietruszką. Cebula już rośnie, podleję ją i zaniosę na miejsce jasne i bardzo ciepłe, tak jak wszystkie warzywa lubią ciepło i lubią oczywiście jasno. Cebulki już wsadzone, zaniosę je na słoneczny parapet. Siewki jak co roku zajmują bardzo dużo miejsca u mnie w domu. Zajmują nie tylko parapety, ale też podłogi przy drzwiach tarasowych i wszystkie miejsca, które są i jasne i ciepłe.
Dlatego pomyślałam sobie, że kupię rygał drewniany, taki jak ten tutaj po mojej prawej stronie, na którym trzymam zioła i różne tam herbatki i przyprawy. Pojechałam do pobliskiego miasta Nowego Sącza, do sklepu, w którym jest bardzo duży asortyment, bogaty, jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrz i tak dalej. I pytam miłego pana, czy jest rygał w sprzedaży. Powiedział pan, że owszem, jest dostępny, ale na zamówienie i trzeba czekać miesiąc czasu. Miesiąc czasu, czyli ja rozumiem, że to zamówienie jest dopiero składane i rygał jest w produkcji, no bo co powoduje, że aż tak długo trzeba czekać. I niestety nie wiem dlaczego, ale zamówiłam ten rygał w sklepie, ale to już naprawdę ostatni raz. Więcej tego nie zrobię. I jeszcze raz powtórzę, że kupuję od lat w sklepach internetowych na Allegro i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Naprawdę przesyłki przychodzą, jak już zostanie nadana, jest na drugi dzień u mnie. I to niezależnie, czy jest to kurier pocztowy, czy jest to InPost, czy jeszcze jakikolwiek inny dostawca. I naprawdę ostatni raz zamówiłam rygał, a rygał nie jest taki gotowy, jak tutaj widać, tylko on jest w paczce do złożenia. Więc gdybym zamówiła w sklepie internetowym czy na Allegro, również miałabym paczkę i sama złożyłabym w ciągu, no nie wiem, może godziny, dwóch i miałabym już rygał. A tak będę musiała czekać miesiąc czasu, bardzo długo. I coraz gorzej już jest w tych sklepach, bo naprawdę wiele takich artykułów nie można kupić od ręki, tylko trzeba niestety czekać. Dlatego uważam, że sklepy internetowe są the best.